Witajcie serdecznie. Ze względu na kolejny zanik głosu spowodowany atakiem wrednego wirusa nie będę za dużo mówił. Te wirusy mnie prześladują i najwyraźniej chcą, abym za nie mówił. To jest jakaś polityczna sprawa, ale nie zagłębiajmy się w coś, co tylko muchy kochają. W dzisiejszym filmie chciałem pokazać Wam moich nowych podopiecznych, czyli zwartą grupę górami, która pojawiła się w 375 litrach. Jak już wiele razy wspominałem, jak zapewne wiecie, nie jestem jakimś znawcą ryb i sam określam je jako dodatek do moich zbiorników, więc nie będę się tu wymądrzał i opowiadał o górami z punktu widzenia hodowcy. Jeśli chcecie posiąść wiedzę na temat ich hodowli, musicie poszukać tego gdzie indziej. Górami w tym zbiorniku były zaplanowane. Nie to, żebym ja to tak bardzo zaplanował, ale jak pewnie wiecie z autopsji, są w domach tak zwane czynniki wyższe, niekoniecznie wzrostem, które mają wpływ na obsadę zbiornika. W tym wypadku wystąpił właśnie taki wpływ czynnika wyższego. Udało mi się dać odpór złotej rybce i zbrojnikom gigantom, ale przy górami musiałem ulec. Zagrożony niemożnością korzystania z lodówki przez tydzień, poległem. A teraz całkiem serio. Nie, to co powiedziałem było całkiem serio. No to teraz trochę mniej serio. Niech tak będzie. Górami miałem w swoich zbiornikach w zasadzie od początku. Przewijały się w akwariach od początku mojej pseudokariery. Ostatnio gościły w moim flagowym zbiorniku 240 litrów. Najpierw zagościł tam samiec, którego ocaliłem z upadającego zbiornika mojego kolegi. Samiec górami mozaikowego czuł się w moim zbiorniku jak ryba w wodzie. Jadł, pływał i miał się dobrze. Za namowami czynnika wyższego dokupiłem mu samicę. Samiec górami pokazał mi swoimi czułkami, co o tym myśli. Uwierzcie, że nie były to gesty przyjazne, powiem więcej. One były nieprzyjazne. Bo jak to facet ma swój fotel, piwo, gazetkę, komputer i porozrzucane po domu części garderoby. A tu nagle pakuje mu się do domu element porządkowy zwany pieszczotliwie żandarmem. Każe sprzątać, prać, mieć porządek i nie pić piwa. No więc nic dziwnego, że samiec górami dostał szału. Ponieważ samica była mniejsza, przez długi czas udawało mu się ją przeganiać ze swojego życia i terytorium. Ale do czasu. Samica podrosła i role się zmieniły. To ona zaczęła rządzić. Samiec pozbawiony swoich codziennych przyjemności padł na zawał. Jeśli spotkacie się kiedyś ze stwierdzeniem, że kobiety żyją dłużej od mężczyzn, to nie dlatego, że są bardziej przystosowane. One po prostu czekają na spadek. Samica w spadku dostała 240 litrów wody. Ale w końcu i ją dopadła jakaś zaraza. Ale to dobrze. Bo to zła kobieta była. Przyzwyczajony do górami w moich akwariach postanowiłem, że w 375 litrach też kilka będzie sobie pływać. A że czynnik wyższy nalegał na zarybienie tego zbiornika, uległem. Tym bardziej, że lubię te ryby, a pływające w tym zbiorniku głupiki, choć w dość dużej ilości, to jednak w słusznej masie wody po prostu zanikały ze względu na swoje nikczemne rozmiary. Ponieważ w różnych ogłoszeniach spotkałem się z chęcią oddania w dobre ręce tegoż gatunku ryb, postanowiłem zaryzykować i nie kupować ryb na giełdzie, a dać dom dla ryb niechcianych. To oczywiście nie oznacza, że ludzie pozbywający się ryb to są źli akwaryści. Sytuacje są różne. Czasem padnie duży zbiornik i nie ma gdzie trzymać w sumie dość sporych ryb. Czasem następuje zmiana koncepcji akwarium i dane ryby nie pasują do tej zmiany. Czasem ryby się rozmnożą i nie ma gdzie tego wszystkiego poupychać. No sami wiecie, że jest różnie. Postawiłem więc na takie właśnie ryby z ogłoszenia i nie zawiodłem się. Nie planowałem jakiejś konkretnej ilości górami. Średnio oceniałem, że takie 5-6 sztuk to maksimum i że potrwa to kilka miesięcy, zanim znajdę chętnych na oddanie ryb. Ale okazało się zupełnie inaczej. Dałem jedno ogłoszenie i znalazło się aż 10 sztuk górami. Największy okaz, właśnie górami mozaikowego, trafił do mnie od znajomego akwarysty z łódzkiego Teofilowa, na którym też mam zaszczyt pomieszkiwać. Po pozostałą dziewiątkę pojechałem do śródmieścia mego zacnego miasta, gdzie w zamian za rośliny z moich zbiorników otrzymałem 9 sztuk górami. Dwie sztuki to górami dwuplamy, reszta to, jak podejrzewam, jakaś odmiana mozaikowa. Nie znam się, dlatego podejrzewam. Ryby już zaaklimatyzowały się do nowych warunków, pływają, pobierają pokarm i mam nadzieję, że czują się dobrze. To akwarium ma dość dużą temperaturę, w okolicach 28 stopni Celsjusza, więc ciepłolubne górami chyba są z tego zadowolone.
mają powietrze nad powierzchnią wody i to też dość sporo i dość ciepłego, więc nie przeziębią sobie labiryntu. No i roślin pod dostatkiem, więc mają się gdzie kryć, jeśli zajdzie potrzeba. A i pływających się trochę trafi roślin, więc i szansa na założenie w przyszłości gniazda jakaś tam istnieje. No i tyle by było historii o moich nowych podopiecznych. Mam nadzieję, że przynajmniej napisy końcowe się komuś spodobają. A jeśli tak, to zapraszam do subskrybowania, komentowania i jeśli tylko ktoś ma chęć i jest w stanie, to do wspierania kanału na stronie patronite.pl. Każdy datek zostanie przyjęty z uniżonym ukłonem, co jest wielkim wyzwaniem dla mojego kręgosłupa.